Zdarza, że decyzja SKO w sposób rażący narusza prawo. Co my możemy zrobić w takiej sytuacji, gdyż jak Państwo wiedzą, nie dysponujemy środkiem do zaskarżenia takiego orzeczenia skargą do sądu administracyjnego. Czy zatem istnieje jakiś środek zaradczy? Tak, istnieje środek zaradczy. Nie wszyscy z tego korzystają, dlatego chcielibyśmy o tym opowiedzieć podczas szkolenia, ponieważ jest możliwość złożenia wniosku do prokuratora o złożenie skargi na orzeczenie SKO. Chcielibyśmy powiedzieć bliżej, jak wygląda tutaj procedura, jak to się odbywa, w jaki sposób taki wniosek przygotować, ponieważ z praktyki naszej wynika, że faktycznie te działy pozasądowe prokuratury, jeśli wniosek jest dobrze uzasadniony, jeśli faktycznie mamy do czynienia z rażącym naruszeniem porządku prawnego, to takie wnioski są chętnie przez prokuratorów składane. Także naszym zdaniem jest to całkiem tutaj pożyteczny taki środek obrony dla organów podatkowych.